Cześć, to ja znowu wasza perfekcyjna pani domu. Oczywiście jak zawsze żartuję. Jakby nie zaczynałem. Perwersyjna? Perfekcyjna. A perfekcyjna, sorry, bo się program dla dzieci, przestań. Dzisiaj zaprosiłam Czarka do mnie na program, żebyśmy przetestowali zabawki różne, różnego rodzaju. To nie są zabawki z najwyższej półki, ale takie, które tutaj widzicie, którymi kiedyś my się bawiliśmy. Może trochę są podobne do tego, co my używaliśmy i zobaczymy, co tutaj mamy i powiemy wam, czym my się bawiliśmy. Czym się bawiłaś? Nie mogę powiedzieć, bo to jest dobry program dla dzieci. Okej, okay. Ja już wszystko wiem. No dobrze. Co z tego widzisz? Ja się bawiłem, nie, ja tak naprawdę się bawiłem, miałem kij i się fajerkę pchało. Czy to jest fajerka? Nie. Fajerka. To poszło. Nie. Fajerka to jest kiedyś, kuchnie były na węgiel, na drewno i miały fajerki, jak był duży, to się zajmowało kolejne fajerki, myślałam, takie okrągłe. Zabawka, fajerka. Nie, zabawki były z tego, co się znalazło. Kij, drąg, guma. Fajerka, myślnik AGD. No, można tak powiedzieć. Po co to mamy wszystko? Zaraz zobaczymy, ja nie wiem, zaraz zobaczysz. No dobra, to co mam robić teraz? Ja widzę tutaj coś, pokażę. To jest nadbałtycki Must Have 2018, czyli tak zwany squishy. Ile już pieniędzy wydałeś na to? Nie wiem, bo nie wiem, ile to kosztuje, ale tych squishy to mamy pełno w domu. U nas to jest tak, że tam gdzie mieszkamy, w hotelu, obok jest taki parawan, czy takie stoisko chińskie. I jest pełno tego, więc moje dzieci tylko biorą portfel i... Znaczy nasze dzieci biorą portfel i... Czyli portfel? Nie no, swój portfel, mają swoje portfele, i idą, i mówią, że idą kupić squishy, więc mamy tego mnóstwo. To jest taka zabawka, którą można... A ja tę zabawkę znam. Zobacz. Patrz, ja tę zabawkę najbardziej znam. Co to za zabawkę? Aha, to nie jest zabawka. To jest zabawka, którą można miętolić i ona jest dosyć miła w dotyku. Ale po co to jest? Czym ma służyć ta zabawka? Do czego to jest? Powiedz. To jest takie do zabawy, że można to ściskać. No ale co, to tylko to? Ma jedną funkcję? Do zabawy, że można ściskać. Czyli jak macie nerwice, też możecie kupić sobie. A czy to po co? Kupuję zabawkę, no po wszystko i co? No i co teraz z nim robisz? Co, że idę i co? Na przykład jak się denerwujesz, możesz sobie ściskać. No ale ja się nie denerwuję. Ty denerwujesz, to możesz... Jak ja się zdenerwuję, to sobie ściskam mamę. Tak? Wtedy mam, tak. Nie pamiętam. No zawsze cię ściskam. Czekaj, przerwa, stop. O, w telewizji normalnie jest pani od tego, która przychodzi. A w domu jest pan. W domu jest pan. Na pewno, jeżeli jesteście nad morzem albo gdzieś się na wakacjach. To jest to samo, nie? Nad Bałtyckim. Zobaczcie, ile tego jest. I to są różne, czyli to jest tak. A to jest squishy, tak? Jak wasze dziecko cały czas gra w komputer i ma nerwice, to później kupuje squishy i się od nerwicą wyłuje. Ale czy to jest taki specjalny? Czy to jest specjalnie taki materiał, który jest specjalny? Na tym to polega szał, że to jest jakiś nowy materiał, który można robić co chcesz. Co chcesz i on wraca do pierwotnego kształtu. To samochody powinni z tego robić. Słuchajcie, samochód wali w drzewo, no, a on wraca do oni umieją wszystko zrobić. Chińczycy umieją wszystko zrobić? No to samochód z tego zrobią. Ja myślę, że oni zrobią trzecią wojnę światową. Ale... Ja czekam, aż za chwilę będą w internecie artykuły, że jest to rakotwórcze, odcięło dziecku zęby, nie, język to jest i inne rzeczy. Bo zawsze jest tak, jeżeli coś wchodzi i ma duży sukces, to za, chwilę... A to nie jest squishy, a co to jest? To jest guma. To jest guma. A dlaczego on tylko wychodzi przez dwie dziury? Na ile mam? Ma dwa końce, no, to przez ile dziur ma wychodzić? No ale ma, no przez te, akurat te wybrał. Ale tu ma twarz, aha, bo tu jest. Zepsułeś. Zobaczcie, to jest ten, może się pobawić w robaki. To jest na nerwicę numer dwa. To jak ktoś nie ma robaków, to sobie może kupić robaki. Patrz, wychodzi tu, zobacz. O, słychać moje... Zobacz. Co jest ładne? To ten. To jest squishy? Że musisz kupić swojemu dziecku. A mogę? Pokaż, to jest squishy, tak? A dlaczego to nas squishy? Amelka, to my nagrywamy program. On śpi, nie mogę ci go dać. Dobra. A to
O matę. Wiesz, co to jest? Znowu. Ulubione męża. To są te współczesne zabawki, slime. Tak? Slimy, tak? Tak zwane slimy, które można zrobić. O matko, które można zrobić mieszając różne środki chemiczne, ale można kupić gotowe, tak jak to. Ja tego nie znoszę i mój mąż tak samo, dlatego że zawsze mamy jakieś straty po robieniu slajmów. Nie, ale to możecie tych squishy dużo kupować, bo to można, łatwo się pakuje. Możesz w jedną tą zapakować, możesz to łączyć ze sobą. Nowa zabawa, wiesz, ile takich squishy możesz łączyć ze sobą i ile miejsca zajmuje w koszu. To jest ciekawe, bracie. Ja pierdolę. Chcesz trzymać slajma? Pokaż mi to, a to jest to dziadostwo takie, co tak. Nasze dzieci mają. No między slajmem jest sytuacja taka, że tak jak oczywiście wszystkie zabawki, które odnoszą jakikolwiek sukces, a slime też do takich należy, to zaraz było pełno artykułów o tym, jak dzieciom poparzyły ręce i tak dalej, ale faktycznie znam przypadki, że dzieci robiąc te slajmy, połączyły ze sobą takie środki chemiczne, że miały poparzone ręce, więc uwaga. No bo tam jest klej, i to strasznie brudzi, więc nie, no okej, no można, tylko na zewnątrz. Tak, a nie wewnątrz. Nasze dzieci, to od razu mówię wszystkim rodzicom, nasze dzieci robiły sobie slajmy w miseczce. Ja potem sprzątałem. I ja. To trwa i jest piekielnie wkurzające. O. Lepiej kupić gotowe. Kolejna... Chodź teraz stare zobaczymy. A poczekaj. Raz taki, raz taki, no. Kolejna zabawka, legenda. Naprawdę. No już legenda, a dopiero już się legenda. Zaczęło, a już jest legenda. Czyli ja nigdy nie umiałam tego robić. Nie, to ty nie umiesz, jak nie umiesz, przecież to jest... Słuchajcie, to znowu wracamy, przepraszam bardzo, ale to jest jednak coś w tym, że wracamy do zabawek, które służą tylko do jednej czynności. Zauważcie, telefony komórkowe, no, poczekaj, mogę coś powiedzieć? Na ręce, na nosie, na głowie, nie, na uchu. To gdzie, gdzie, ale co robi? Kręci się, to jest jedna czynność. Po co to jest? Bo się kręci. Kiedyś telefon był po to, żeby dzwonić, a teraz telefon jest po to, żeby czytać, pisać, odpowiadać na maile, żeby czytać gazety, żeby robić komentarze, żeby się fotografować. Wiedział ten, co nie korzysta. Stary, ale rozumiesz, zobaczcie, że wracamy znowu w zabawkach do jednej funkcji, czyli co to jest squishy? Ale to żeby ściskać. Co to jest slime? Żeby się ściskać. To, żeby się kręciło. Ale to może dobrze, że w dobie komputerów dzieci używają prostych zabawek, kochani. To się nie tak robi, to się robi na innym paluszku, nie ale umiesz. To możesz, ja mogę na jednym, na dwóch, na czterech. Nie umiesz. Co to powiem? No przestań, no jeszcze tak. Mogę zmienić nawet no trajektorię, tak. Patrz. Jasne. Patrz, jak się zmienia trajektorię zabawki. No, mogę pokazać. Ale to kolejna, zabawka, wokół której jest mnóstwo legend, to też właśnie ucięły komuś coś, albo przecięły łuk brwiowy, nos i tak dalej. A wiesz, jaka jest historia tej zabawki? Nie wiem, czy to jest prawdziwa, czy to jest legenda. Czy to wymyśliła pani dla dziecka, które było chore na autyzm. Tak. I nic na to nie zarobiło. I dopiero jak prawa do tej zabawki wygasły tej pani, to ktoś na tym zrobił biznes. No tak to się robi normalnie. Ja też miałem jakiś pomysł na film, nawet go napisałem, tylko go nie opatentowałem i ktoś zrobił na tym pieniądze. Nie wiem, jaki to był film, ale no co to jest? A to, co to jest? Wiesz, co to jest? Nie wiem, co to jest. Właśnie tego nie wiem, co to jest. Wiecie. Clever Patty. Co to jest, Amelko? To bym już widziała. Jakaś plastelina taka, tak? Mogę dotknąć? Plastelina. Normalna. No. Tu macie jeszcze moje skuśki. No, czyli coś na zasadzie... No, to są nasze... Slajma. Squishy. To sobie wezmę burkę. Bez... To Antek mi zerwał. No, Antek to jest fajne, no przestań. Fajne, ale ma jedną funkcję, no mi się to podoba. Zaraz będzie, no. Że jest rakotwórcze, ma pełno chemii i różnych innych rzeczy, jest okropne, no wszystko, wszystko jest chemiczne. Nie, no. Dobrze, mamy gumę jeszcze taką, no, plastelinę typu, taka, ale to jeszcze chciałem zobaczyć. To jest, ale zobaczcie, to jest koniec nowoczesnych zabawek na te wakacje. Takie coś, to już wiem, co to też nasze dzieci mają. To, że ściskasz i wychodzą te. Możesz między 5 palców, o, no. Wróci tylko między dwoma. Ale czy to można przekuć, próbowałeś? Tak, w środku jest slime. Aha, w środku jest slime. Czyli to jest slime opakowany, dlatego droższy. Coś i to też tam, takie odstraszające. Wszystko, no ale co, wszystko w rękach, ale wszystko zimno. Do ściskania jest.
No dobra, no to tyle się nauczyłem. Dzięki zabawy, współczesnym zabawkom w tym roku nauczyłem się ściskać rękami, wyciskać i wąchać chemię. A, i łączyć ze sobą związki chemiczne. Można zrobić slajma, można kupić na przykład specjalną książkę, która jest w księgarniach i połączyć ze sobą odpowiednie środki chemiczne, czytaj proszki, różnego rodzaju inne pijanki i wtedy się zrobi slime. Ale jakie ty pamiętasz swoje zabawki? Powiedziałem ci. Ale ty powiedziałeś, nie, no ale nie, no nie kłam, bo kiedyś opowiadałeś, że oddałeś wszystkie swoje zabawki za róg jelenia. Miałem pepeszę taką, na końcu się strzelały. Myśmy mieli takie zabawki powojenne. Często to były pistolety, chłopiec miał przynajmniej tak, samochód. Ale samochód na baterię, tak. Samochód. Tak, samochód na baterię. Łączony na kabel, bo teraz masz tak, że chłopak siedzi, no a to tak. Zapiernicza po całym wór. A wtedy musiałeś iść, bo był ograniczony kablem. I bardzo często jak się kierowało kierownicą, to się taka w sprężynce było takie coś, no co wiesz, no skręcało koła. Mhm. I to się często urywało od tego, że dziecko mocno kręciło, ale Czaruś umiał wyciągnąć tę sprężynkę, tu obciąć, zakręcić i ten kabel był coraz krótszy, ale działał. Także ja za po ostatniej naprawie mojego samochodu policyjnego marki Hardburg, to chodziłem za tym samochodem, zapierniczałem. Pyton nie wiadomo. No, pytonik, tak. No to była moja ulubiona, ale ja nauczyłem się czytać i pisać na takiej zabawce, która się nazywała automatyczny nauczyciel. Polegało to na tym, że takie było plastikowe badziewie tej wielkości, wkładało się kartkę. Ona miała pod spodem w różnych konfiguracjach dziurki i były, wkładało się kartkę i się wkładało takie literki. Pięcioliterowe były. Może to bardziej skomplikowane niż nie, iPhone. Nie. I wkładało się te literki i na końcu jak dzwonek, mębę, to znaczy, że ułożyłaś dobrze, było hełm. Mhm. Albo czy pięcioliterowe. Mhm. Albo tam coś tam, albo plus jedną dodać, to równa się, to też były też matematyczne. To było się nazywa automatyczny nauczyciel. Ja się nauczyłem liter. Dobra. A ty jakie miałeś zabawki? Nie, bo ja jestem takim pokoleniem. A ty miałaś takie małpki fikające, nie, tak? Bo ja jestem tym pokoleniem właśnie, ja miałem edukacyjne który zaczął od... Karabiny. Ale ja mogę powiedzieć, czy ty cały czas mówisz? Ja jestem tym pokoleniem, który zaczął od takich, nie wiem czy pamiętasz, takich króliczków, które waliły w bębenek. Nakręcało się z tyłu takiego króliczka i taki był króliczek. Poczekaj, ja mówię, nie odzywaj się, które waliły bębenek. Po na przykład samochody, które się naciągało, to też było super, że one się tak naciągało do tyłu i dopiero do przodu. I jak się go klepnęło, to się włączało iu, 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 iu. Więc to zaczęłam od tego. Ale ja mam tym pokoleniem, gdzie ten postęp bardzo szybki był. Jeżeli chodzi o zabawki, więc już później miałam rebię młody. Aż doszło do tego. Ale to była rebia mody? Nie. To było takie kółko, podobne jak twój nauczyciel tego elektryczne pisania. Nauczyciel. Tak, że to było takie kółko, w którym można sobie było ustawić głowę, tułów i dół. I wkładało się kartkę i takim węgielkiem się machało góra, dół, góra, dół. I wychodziła modelka ubrana w różny strój. Można ale było węgielkowa sobie pomalować. Tak? Taka węgielkowa. Można sobie było co najwyżej ją pomalować. To są inteligentne później... zabawki edukacyjne. Patrz, małka robi fiku-miku. Zobacz, patrz. Ale to fajne, wiesz? O, a zobacz, jaka silna. Hop! Ale oj! Oj! Ja mówię wczoraj! Sprawny jak wczoraj! Kupię taką. Monkey, acrobatic monkey. 5 plus. Dobrze napisali, że 5 plus. Mogę się założyć. Nie. Tylko oni umieją tak skakać. Made in USA. Made in UK. No co ten? United Kingdom. No jak? No co ty mówisz? No to jest angielska. To jest nie, no angielska. Made in UK. No masz tu. Jakie made in UK? Ty masz jak na sobie masz okulary, kochani, nie masz okularów. To jest numer seryjny. Nie ma gdzie made. W każdym razie to jest to angielskie dzieci się uczą na koleżach. Oczywiście, że Made in China. Tak? No, oczywiście. Ale zobacz, jakie to jest wymagające to jest. Czego wymagające? No zobacz, ale może zobacz, o, hop i teraz z powrotem, a tutaj hop do przodu. No widzisz, to może coś sterować tu z ściskaniem. Ale czego to ma uczyć taka mama, ja pierdolę. I ale a propos tego jeszcze, co teraz mi przerywasz, tego tych moich zabawek, to właśnie począwszy od tych królików, tych samochodów takich prostych, to weszły już Tamagotchi. Ty pamiętasz, to było Tamagotchi? Nie, to a ty mówisz o swoim dzieciństwie, ja już wtedy robiłem filmy.
Tamagotchi ja, to było takie jak ty się uczyłaś Tamagotchi, to robiłem psy dwa. Stój! Okay. O, to jest mojego dzieciństwa, oczywiście. No to jest twojego dzieciństwa. Na ryby. Tak. To jest twojego dzieciństwa, wiem, aż kupowałem swoim krzyśniakom właśnie takie zabawki. Łowiło się rybki. Ma już wiem, jak się to obsługuje. Poczekaj. A to przynajmniej jest fajne. Którą chcesz? Walczymy, kto pierwszy. Dobra, dobra, dawaj. Dawaj. Czy... Puść, ale puść. Musisz no, puść. No poczekaj, ja wiem, ale 3-4 poczekaj. Ale nie, nie puść, oszukuj. Ale puść. One otwierają pyszki, patrz. No wiem, trafisz. To jest jeden. Dwa. Dalej tak, ty jesteś agresywna, ty nie musisz się bawić. To jest tylko ten sportowca. Ty. Nie, nie oszukuj. Działało! Nieprawda, oszukuję, widzieliście. Dobra, 2-2. Czekaj. Nie, siła, czekaj. Puść. Poczekaj, ja muszę być przygotowana. Ona musi wygrać. Straszny charakter. To jest straszny charakter, ludzie. Dobra, i tak już wygrałam. A nie, jeszcze nie, jeszcze jeden. Wygrałam! Oj, pardon, z trafianiem u ciebie to naprawdę słabo. Ale dobrze, że na mnie trafiłeś. Ale mam dwie lepszego gatunku. 2, 3, 4, 5. Ja pierdykam. Oceniamy te zapachy. Ale nie, to się okazuje, widzisz, to się okazuje, że to jest twoje dzieciństwo, bo ja nie miałem takich skomplikowanych, elektronicznych na sprężynę tych. No to oceniamy. Kali od ilu do ilu? Od 1 do 10. To jest dla dzieci, prawda? Od 1 do 10. Jeden. Naprawdę? Naprawdę, mi się to. Ja nie rozumiem, o co to chodzi z tym squishy. Być może to jest. Ja sobie tak, ja oceniam 5, ale jak się okaże, że jest rakotwórczy, odcina paznokcie i tak dalej, ma jakieś różne inne skutki uboczne, to wtedy cofam 1. Nie rozumiem, to już wolę to, bo to przynajmniej jakieś się. Możesz sobie patrzeć, na jakim zasadzie sobie możesz. Wiesz, jak to skoczy, o widzisz, na przykład teraz nóżki zatrzymał. To no, już to jest lepsze, też bym dał 3. To bym dał 5. No bo to rzeczywiście dzieci na 5 minut zatrzymuje w locie. Koszący. Ja daję 8, dlatego że to się kojarzy z moim dzieciństwem. Myślałam, że już tego nie sprzedają. No bo nie sprzedają, to jest muzeum. Musimy to schować. Muzeum zabawy jest takie. Duże. Krakowie jest, nie? Muzeum zabawy. Gdzie jest muzeum zabawy? Byliśmy w Trójmieście. A w Trójmieście jest muzeum zabawy. No. I tam jest dopiero moje dzieciństwo. Bo to jest muzeum sprzed 100 lat. No to nie. Pastelina, ale jeszcze coś zostało squishy. To ja wiem, że squishy nie lubisz, jeden. Ja też jeden, bo ja też tego nie lubię i... Co, do tego? Ja tego nie robisz. Nie, squishy. A nie, to nie squishy. Nie, slime. Slime. Ja slime jestem slime. Przez to, że dzieci robiły same, no to jestem uprzedzony. I mamy realne straty. To fajnie, że nie mówimy nie. No dobra, to dziękujemy bardzo. To są jest takie... jakaś rozbieżność. Trochę sobie porozmawiać na temat zabawek tych prostszych. Ale faktycznie przyznasz mi, że to jest nadmorski must have, prawda? Tak, ale w tym roku tylko. Mam nadzieję, że to tam ona minie, tak jak na te nasze dzieci kręciołki. Jak przyjeżdżają a ten kręciołek morze. Jeszcze był, jak to się nazywa? Fidget spinner. A, ale fidget spinner jest okej. Trochę nam zniknął i tutaj jest fidget spinner. Fidget czy pidget? Jak fidget. Się? Fidget, a ty finger. Kibicy z dala. Finger. Finger spinner. Wszyscy mówicie źle. Finger spinner, ale to każdy, wiesz co, na każdym odpuście, przed każdym kościołem inaczej się to nazywa, to można kupić wszędzie po prostu. Ale jest, ja 3. Fidget spinner. Tak, ja też, ja nie, ja bym na 5 nawet dał. Nasze dzieci jak przyjeżdżają nad morze, to pierwsze co patrzą, czy są właśnie różnego rodzaju zabawki pod namiotami. Pamiętasz, jak kiedyś wjechaliśmy do Krynicy Morskiej, pamiętam, z naszą córeczką, która była jeszcze wtedy malutka, i stały te kramy z takim bacieniem właśnie wakacyjnym. Kolorowym, jakieś myszki, króliczki, bracie, z gąbki, z mydła, no po prostu dramat, kolorowy dramat. I nagle nasze dziecko mówi, mamo, tato, jak tu pięknie, ile fajnych rzeczy do kupienia. Tak. I także macie tyle fajnych rzeczy do kupienia, polecamy. Nie żałujcie, nie żałujcie pieniążków, kupujcie, kupujcie. Ale no co, to spotykamy się teraz u mnie. Tak. Zaprosz do mnie. A ty zapraszasz do mnie? Oczywiście, zapraszam do Edytki zawsze, ale tylko koleżanki. No właśnie. Tak też myślałam. Zapraszam was do Czarka na kolejny odcinek. Kochani, spocona jestem, mówię ci. Nie jesteś. Na kolejny... Tak, ty na mnie działasz, że się pocę.
na kolejny odcinek do Czarka, czyli część druga o zabawkach, które tu mamy przygotowane, tych lepszych. Czarek sobie wybrał te lepsze. Nie, ty zaczęłaś od tych gorszych. Nie, może te męskie bardziej. Tak. Nie, te gorsze, no nie są wcale gorsze. Są inne. No dobra, okej, inne. Mniej oceniane. Niżej. Dobra, kończymy. Trzymajcie się, subskrybujcie i do zobaczenia. Pa, pa i dzwonek. Dzwonek trzeba nacisnąć, żeby subskrybować. Tak? Nie widziałaś o tym? Nie. Tu ja musisz... po prostu robię swoje. A ja robię nasze. Pa. Pa.